Dzisiaj ze świętem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Ewangelia właśnie jest o tym, o sercu Maryi, że to właśnie Maryja zapisywała wszystkie wydarzenia, które działy się z Jezusem w swoim sercu. Chciałoby się poczytać to serce Maryi, czyli zobaczyć, co tam jest zapisane, ponieważ w tamtym czasie książka była towarem bardzo drogim. Mieć książkę w tym czasie w domu, to jak dzisiaj być może mieć w garażu Mercedesa i to klasy takiej G lub S. W tamtym czasie książka była czymś bardzo drogim, stąd skupiano się opisując czy pisząc książki tylko na najważniejszych szczegółach biograficznych. I dlatego mówię, że chciałoby się poczytać to serce Maryi i wiele jeszcze ciekawych, pięknych chwil z życia Jezusa usłyszeć, ale mamy tylko najważniejsze rzeczy. I w tych najważniejszych rzeczach opisanych w Ewangelii jest Maryja ukazana jako piękna towarzyszka życia Jezusa. I uważam, że powinna dostać Oscara i wszystkie inne nagrody za to towarzyszenie temu, kogo kocha, swojemu dziecku. My lubimy postawić na swoim, także w kontekście dzieci, żeby realizowały nasze marzenia, nasze plany, nasze zdanie. Kiedy się buntują, to się denerwujemy, a jeszcze bardziej się denerwujemy, kiedy dotyka dzieci jakieś cierpienie. Nie możemy tego cierpienia wziąć na siebie i ta bezradność nas zabija. Maryja właśnie pokazuje nam, że właśnie towarzyszyć to prawdziwie kochać. Maryja pewnie wiedziała, bo Jezus o tym mówił, że będzie musiał cierpieć. Nie próbowała go odwieźć od tej decyzji. Była z nim nawet w tym chwilach cierpienia. Po zmartwychwstaniu również nie odnotowano, że się Jezus spotkał z Marią, bo ona wiedziała, że on zmartwychwsta. Czyli pokazuje nam, jak być, a nie jak zajmować czyjeś miejsce, jak towarzyszyć w życiu, a nie przeżyć kogoś życie. I myślę, że Maryja jest takim dobrym, pokazuje dobre świadectwo, jak być w życiu tych, których kochamy. Chociaż pewnie na górze Golgoty przeszył ją miecz boleści, miecz bezradności, to jednak do końca z nim była i wiedziała, że to, co się dzieje, chociaż może do końca tego nie rozumie, ale to są wielkie plany Pana Boga.